Proszę Państwa i... Proszę Państwa... Decyzja arbitra. Arbiter był bardzo blisko tej sytuacji. Zbija się z bolą bramkarz gospodarzy Karol Stanik. Zobaczymy, czy za chwilę będzie mógł wrócić do gry. Czerwona kartka. Czerwona kartka dla piłkarza Sandecki i tym piłkarzem Wojciech Fabianowski. Proszę Państwa i... Proszę Państwa... Decyzja arbitra. Arbiter był bardzo blisko tej sytuacji. Zbija się z bolą bramkarz gospodarzy Karol Stanik. Zobacz, Sandecja bez Wojciecha Fabianowskiego. Widry także bez Karola Stanika. Ale bardzo mocno trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki za zdrowie Karola. Karol Stanik. Grandzewier już za moment. Nie z wyprostowaną nogą, atak z bramkarza. Bramka zawsze jest chroniony i tutaj w zasadzie w takich sytuacjach się odpuszcza. Zawsze jest tak, że napastnik opuszcza. Przecież bramkarz nie może odpuścić, bo on jest jednak ostatni. A u nas napastnik nie może odpuścić. Jeśli bramkarz miałby piłkę w rękach, sam powiedziałbym, że naganne jego zachowanie, a tak to nie może odpuścić, poszli na presa. Czemu bramkarz ma nie odpuścić, a zawodnik ma odpuścić? Bo... Panie trenerze, jeżeli prostą nogą... Jeśli będzie miał piłkę w rękach, sam będę nagannie podchodził i ukaram swojego zawodnika. Jeśli idą na styk, ma obowiązek wejść w piłkę. No, nie przypomnę, że teraz ten człowiek jest już w szpitalu. No i to mógł odpuścić i byłaby bramka dla nas, prawda? No ludzie kochani, no przestańcie, to jest piłka, to się gra w sali. Nie, panie trenerze, to troszeczkę... Trzy dni temu w Stróżach taka sama sytuacja była na treningu, chłopakowi też zrobili. Kolejarz Stróży, nasza liga. Panie trenerze, jeżeli zdrowie zawodnika jest mniej ważne niż wynik spotkania, to ja po prostu się z tym nie zgadzam. Ja się z tym nie zgadzam. Dla mnie to jest zawodnicy pana interpretacja, to jest... moja jest inna. Tak pan myśli? Tylko, że my będziemy grać o awans. I ja muszę od nich wymagać wszystkich. No, a mnie nie interesuje, co pan o mnie myśli. No i tyle. Ja nie o panu myśli, tylko mówię po prostu na temat tej sytuacji. Pan jest trenerem. Tak, biorę odpowiedzialność, dlatego jak mówię, jakbym miał piłkę w rękach, sam miałbym pretensje i pewnie ukarałbym. Szła piłka na styk. Pytania konstruktywne dotyczące meczu?